Dobra, opaski użyjemy. Oh my god! Ewidentnie ktoś stamtąd wyjdzie chyba i mnie będzie gonić, dokładnie. Tu już się drzwi otwierają. No siema! Ty, nie ma go. Oh my god, yes! No siemanku, szanowanko, z tej strony Domi and welcome to Indigo Park. Dokładnie, moi drodzy, niech was ta słodka muzyczka nie zmyli, ponieważ gierka jest to horror. Jak sami widzicie, tutaj już gdzieś w ciemności znajduje się jakiś potworek w kształcie babtaka, który zamierza nas posmyrać po tyłeczku. Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Indigo Park, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał takie horrorki, dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag shop pracz. A ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Mikołaj Romanowski, Perełka Bladzińska oraz Stefan Szyrek za te trzy piękne fanarty, bądź też memy. Pozdrawiam! No a teraz... Juniorku, obserwatorku, jak będziesz w parku, to cię porwie jakiś pan w długich włosach, lol. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Jest to pierwszy chapter tej gierki Indigo Park. Ja jestem ciekaw, czy to też jest AI, nie? Okej. Amerykański sen, otwierając Indigo Park. No, w tym miejscu wszystko się rusza i tak dalej, więc tutaj ewidentnie, moi drodzy, jak sami widzicie, mamy intro bardzo podobne do Poppy Playtime, jak i do Garden of Banban i do innych bardzo łudząco podobnych gierek. Objective, find a way into the park. Okej, dobra, musimy znaleźć miejsce, w którym musimy wejść do parku. Tak się rusza, okej, spoko, jak sami widzicie, no tutaj jest, z tego co mi się wydaje, miejsce wejścia, okej. Registers, rangers only. No dobra, wejdźmy może do środka i co my tutaj mamy ciekawego? And welcome to Indigo Park! Siema! The world's most innovative and engaging family fun experience! Okay. Jump into the world of your favorite character! Wait! You're our first guest in 2920 days, 4 hours, 23 minutes, and 38 seconds! Congratulations! I'm Rambly! Rambly! Shop Prat! It's my job to make sure your experience here at Indigo Park is the most fun it can be! Okay. Hop on over to the registration center to your left, where our friendly assistant will help you begin your adventure in the park! No dobra, no gdzieś tutaj musimy podejść teraz na lewo, żeby się zarejestrować. Hi, I'm Rambly. O, siemanko. And it's my job to make sure your experience here at Indigo Park is registered. Let me just get a good look. Niech się tylko tobie przypatrzę. Ej, kamerka mi się załączyła. O, nie ma mojej twarzy. No tak. Bo dostajesz jakąś operację plastyczną. I can't wait for you to see everything Indigo Park has to offer. Nie myślę doczekać pokazać już tobie, co się znajduje u nas tutaj w parku. No dobra, jak sami widzicie, on mi kazał po prostu stąd wyjść. Meet Rambly at the park's main gate. Więc wydaje mi się, że w ogóle dlaczego tutaj jest Monty? Dlaczego on... można to zbierać? Collectible. Visit an information kiosk to learn more. Czy ja muszę iść teraz tędy, tu gdzie jest ten kabel? Bo być może to spowoduje, że spotkamy się właśnie z Rambleyem. O! Siema! Nie umiem jej otworzyć, no to właśnie. No właśnie, nie jest otwarte. Lucky you! You get to be the first person to try our turn on the generator mini Rambly venture. Okej. Have fun. No dziękuję bardzo. I gdzie teraz możemy iść? Bo wydaje mi się, że on mnie tutaj nie otworzy teraz z tego parku. I czy ja muszę się teraz cofnąć, żeby może wejść tutaj bokiem? Nie, bokiem się tutaj wejść też nie da, chociaż ewidentnie tam są jakieś odgłosy, że ktoś tam się chyba znajduje. Ale być może, no tutaj właśnie zostaje te drzwi otwarte, więc weźmy tędy. No siemanko. Okej. Nie działa. Musimy znaleźć teraz jakąś część. Okej, dobra, widzę, że musimy znaleźć jakąś tutaj zębatkę. Ej, podoba mi się już ten Raikon. Hold shift while walking to sprint. No musimy tutaj sprintować, to już wiemy, jak to się robi. Ale myślałem, że to jest właśnie to. Ta część, która jest podświetlona. Wydaje mi się, że... Nie, ona nie jest na zewnątrz, bo on mnie już tutaj zamknął w tym parku. Dobra, mamy tą część tutaj. I na spokojnie ją sobie teraz tutaj weźmiemy. Tu i teraz to powinno chyba zadziałać, prawda? Dokładnie. Zadziałało. Otworzyliśmy chyba sobie park, bądź też zaświeciliśmy światełka. On mi się na razie tutaj nie pojawił, ale drzwi zostały otwarte, więc teraz
Najprawdopodobniej wrota się otworzą. Tu? Witamy w Indigo Park. Bardzo mi się tutaj podoba właśnie, że jest ten księżyc i jest taki Halloweenowy klimat. Dajcie nas koniecznie w komentarzu, czy lubicie Halloween. Ja Halloween po prostu uwielbiam. Okej, gdzie teraz możemy iść? Ja widzę, że tutaj chyba sobie będziemy mogli później zebrać jakby, co? Widzicie? Ja już chyba zebrałem te maskotki. Okej, welcome. Witamy. Czy tutaj coś będzie? Widzę, że tu jest jakaś maskotka. Nie wiem, czy my je będziemy potrzebowali. Może ewentualnie później na coś zmienimy. Na jakieś, nie wiem, dodatkowe rzeczy, czy coś takiego? Okej. Okay. Welcome, please have your critter cuff ready to scan. If you don't yet have a critter cuff, please visit the information desk or the critter corner. Muszę coś teraz zdobyć, żeby oni mnie przepuścili. Co to jest tutaj? Nie zadziałało. Tu jest w ogóle jakaś kamera, jestem cały czas obserwowany. Ale widzę, że tu są jakieś strzałki. No siemanko. Your very own critter cuff. Gdzie? A, taka opaska. On mi nawet ją dał? Dobra, weźmy sobie taką opaskę, która mi łudząco przypomina właśnie tą opaskę, którą mamy we FNAF-ie. Ale no dobra, mamy opaskę, mogę tu ją tutaj przyłożyć? No dobra, no przyłożę opaskę. I co dalej? Dobra. Opaska została przyłożona, więc się wszystko otworzyło. Wydaje mi się, że tutaj też gdzieś mogliśmy chyba użyć tej opaski, nie? Nie, tam jest jakieś Wranglers Only, więc tam sobie nie wejdziemy. Ale mając tą opaskę, możemy sobie wejść tutaj, dobra. Naciskamy tu, mamy zielone światełko i idziemy dalej. No siemanko, widzę, że tu jest chyba założyciel tego parku, którego widzieliśmy na początku tego intra. No a my zmierzamy teraz w tym kierunku. Może tu? Ej, mega to jest. To jest tak jakby całe miasteczko tutaj. No siema. O, idziemy dalej, dobra, wczytuje się mapa, więc ewidentnie gierka będzie na dłuższy okres czasu. Czy to się za mną zawaliło? Nie no, na serio? Men's restroom. Możemy sobie wejść do ubikacji. Może znajdziemy tutaj też jeszcze jakąś maskotkę. Dobra, tutaj niczego nie mamy, tutaj też niczego nie mamy. A jakbyśmy weszli do women's restroom, to może tutaj coś znajdziemy? O, jest coś, rzeczywiście. Mamy coś. Collectible, widzicie? Zdobyliśmy właśnie znowu jakąś rzecz, która mi się później może przydać. A my biegniemy teraz tędy. Tu jest znowu wszystko się zawaliło, więc ewidentnie musimy tutaj wejść. Rumbly's Railroad. Ej, to się nie chce otworzyć. Dlaczego to się nie chce otworzyć? Gdzieś tutaj będziemy musieli przyłożyć chyba tą opaskę również, żeby... O, siemanko! Renowacje tutaj są, no tak, no jakbyś inaczej. No wszystko tutaj wygląda, jakbyś się miał za chwileczkę zapaść. Okej. Okay. Idziemy teraz na jego kolejkę. No dobra, niech będzie. Drzwi zostają otwarte. On mnie tutaj otworzył, stoi sobie tutaj. Mam nadzieję, że on się nie ruszy za chwileczkę, bo coś takiego. Okej, czy ta kolejka jeszcze będzie działała? Bo jak sami widzicie, czemu te monitory wiszą w powietrzu? Coś tam w ogóle chyba było teraz. Okej. Do you know why Rambly the raccoon loves Rambly's Railroad? Nie mam żadnego pojęcia, dlaczego lubisz. Because I like trains. Ale coś tam już wyskakiwało, prawda? I wydaje mi się, że przed chwileczką pojawił się tutaj ogon tego ptaszka, więc gdzieś już tutaj ktoś coś będzie mnie śledzić na 1000000%. Zowie, dajcie suba z dzwoneczkiem. Proszę! Od kasztan.pl. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek bądź też Elsa powiedzieli, a być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. No i co, jedziemy cały czas przed siebie. Zaczęła lecieć jakaś dziwna muzyczka, taka idealna właśnie w parku rozrywki. Siemanko! A to ty jesteś też konduktorem? Okej, okay, mamy tutaj też jakiś monitor, który za chwileczkę może być zbugowany. Okej, okay. Tu jest chyba historia tego parku, z tego co mi się wydaje. Molly Macaw! Najlepszy pilot, jakiegokolwiek widziałeś. Barnstorming? Tu w ogóle jakieś słoneczko się kręci? Okej. Okay. Czemu mi teraz powiedział, że moja opaska zezwala mi na dostęp do tego pomieszczenia? No tu coś jest taki jakiś zbugowany, nie? Tak jakby tutaj był wirus w tym komputerze i teraz on tak jakby próbuje nas tutaj złapać, zjeść? No nie wiem. W każdym razie jedziemy dalej do przodu i najprawdopodobniej tutaj coś się chyba pojawi. Finally! A ty jesteś finally!
Siemanko, Rambly. Dlaczego jesteś taki znudzony? Znasz mnie od 100 lat, Rambly. Zawsze jestem długi. Okej, bo po angielsku mówi się, że jeżeli ktoś ma długą twarz, to oznacza, że jest znudzony. I on mu po prostu odpowiedział, że jestem długi. Kto to w ogóle mówi i dlaczego on nie rusza ustami? Ja wiem, że to jest jakaś makieta, ale wydaje mi się, że ktoś tam z tyłu chyba jest, ewentualnie jakiś głośnik. Okej, jest to tak niebieskie jak i ja. No. Mam nadzieję, że znowu mnie odwiedzisz, bo jestem taki samotny. Czemu on tak gada śmiesznie? Ja się boję takich komputerów, bo jeżeli one naprawdę mają wirusa i potrafią zbugować świat, to może to być mega creepy. Okej, ktoś tu chyba nie żyje. No właśnie, jej komputer się teraz zbugował. I co teraz się stało? Get the right back up and running. Czyli musimy teraz zrobić, żeby ta kolejka znowu zaczęła działać, ale jak sami widzicie, tu jest jakiś taki szopracz czarny, który być może był jakimś czarnym charakterem. Oh my god, ale to jest creepy. Ale to jest creepy. Okej, dobra, drzwi się same otworzyły. A te drzwi również się same otwierają. Idziemy dalej przed siebie. Siema! Siema, siema! O, mamy tutaj zębatkę, więc weźmiemy ją sobie. Tu jest ten smok, który mnie za chwileczkę może posmyrać po tyłeczku. On się jeszcze nie ruszył i musimy znaleźć kolejną zębatkę. Tutaj mamy kolejny collectible. Ale ta zębatka leży tutaj, dobra, mamy ją. To gdzieś na górę chyba poszło, z tego co mi się wydaje. Ewentualnie gdzieś coś jeszcze będziemy musieli pociągnąć, żeby to wszystko zaczęło działać i współgrać ze sobą. Ale czemu to jest tutaj wszystko takie zepsute? Tak naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, czy to już zostało naprawione? Okej, coś się znowu chyba wczytuje. Dobra, zostało naprawione i komputerek działa już normalnie. Szkoda, że tutaj w ogóle nie jest oświetlony i musimy tak naprawdę cały czas używać latarki, aby iść po prostu dalej i patrzeć się przed siebie. O, jest jeszcze jakiś lew. Okej, Lloyd, on się nazywa Lloyd? Okej, jestem najbardziej profesjonalnym Lloyd Ford L. Lion, czyli Lloyd Ford Lew. On jego chyba za bardzo nie lubi. Czy już widzimy, że tutaj są postacie, które się lubią i które się nie lubią? I co teraz, dojechaliśmy? Okej. Tu jest zamknięte. Tutaj wyjść też nie mogę, więc co muszę teraz tutaj zrobić? Aha, przyłożyć tą. Dobra. Dobrze, że już tej animacji nie ma. Jak ci się wydaje? Gdzie chcesz iść? Czy ja mogę teraz sobie wybrać, gdzie chcę iść? Bo jak sami widzicie, tutaj mamy tą kolejkę i tutaj szedł jakiś ptak za nami cały czas, z tego co mi się wydaje. Bo oni tutaj nam chyba też zdjęcia robili, ewentualnie nas kamerowali. No i jakiś ptak za nami cały czas podążał. I nie był to ten ptak, którego widzieliśmy wcześniej, tylko ewidentnie jest to ptak, który chce nam przeszkodzić w eksplorowaniu tego miejsca. Ooo, a czemu ten zegar tak leci? Okej, dobra, idziemy przed siebie. Jak sami widzicie, mamy tutaj jakąś fontannę. Wiecie co, nie wiem dokładnie, gdzie mam teraz iść, ale być może wejdziemy sobie do Lloyda, do tego lwa. Mając nadzieję oczywiście, że tutaj jest otwarte, chociaż widzę, że już musimy przyłożyć ten zegarek, który mamy na sobie. Dobra, jednak nie, potrzebujemy najprawdopodobniej zegarek z innym dostępem, bo być może dostaliśmy najtańszy, który upoważnia nas do wejścia po prostu do bardzo standardowych lokalizacji. O, tu jest otwarte, dobra, właśnie tutaj. Widzę, że już sobie tego slusha będziemy mogli wziąć, bo to jest jakiś collectible. Okej, mamy ciasteczka. Czy to nie jest wszystko to jest wszystko spleśniałe. Czyli nawet tutaj pozostawiali takie rzeczy. Cup, bucket, okej, chocolate, cookie, coś tam. Czy ja mogę tutaj wejść? Tu jest zamknięte. Gdzie my sobie jeszcze możemy wejść? Wydaje mi się, że możemy się przebiec z tym miasteczkiem. Chodź tutaj, chodź tutaj. Find the key to Jetstream Junction at Lloyd's Main Stage. I teraz w tym... Orange level access granted. Dostaliśmy, moi drodzy, kolejny level, czyli tak jakby nasza opaska się zupgrade'owała i właśnie w tym momencie będziemy sobie mogli wejść do poziomu, w którym występuje Lloyd Lew. Dobra, używamy naszej opaski. Siemanko. Wszystko chyba powinno zadziałać, z tego co mi się wydaje. Dokładnie, mamy access granted, czyli mamy upoważniony wstęp i wchodzimy teraz na główną scenę właśnie od tego lwa Lloyda. My tak jakby tutaj przed chwileczką byliśmy, chociaż widzimy, że ten tygrys chyba śpi. Nie wiem, czy teraz będzie jakaś walka z bossem, czy też nie, ale on się teraz podniósł. No i co? I on uciekł. Czyli te zabawki żyją? Okej, ja myślałem, że to są tylko takie tekturowe zabawki. Ale no dobra, wchodzimy do środka i on gdzieś uciekł. No siema. Mogę wszystko zobaczyć, co jest z tyłu.
Okej, czyli moja opaska nie jest do tego stworzona, aby mnie uratowała? Dobra, wchodzimy tutaj do Wranglers Only. I być może spotkamy się tutaj za chwileczkę z tym lwem. Dokładnie, on gdzieś tutaj jest. O... No siema! Ej, siema! Poszedł sobie i zniknął za kartonami. Nie no, to super. Wydaje mi się, że on mnie teraz będzie gonić. Więc będziemy musieli uważać, chociaż widzę, że już tutaj możemy sobie wskoczyć na te palety. I tak jakby chyba się nic nie stanie, co? Siema! Lloydlew! Gdzie jest Lloydlew? Ty, nie ma go chyba. Lloydlew! Ty, no nie ma go nigdzie. Lloydlew! Co za obesro... Oh my god! Okej, okay. Widzimy, że zawaliło się na niego cała ta skrzynia. I on nas prawie złapał. Dobrze, że ta skrzynia na niego spadła, to wtedy nas nie zabił. Ale jak już sami widzicie, no one jednak, te maskotki, nie są takie dobroduszne, jakie powinny być. Uważisz tutaj. Rangers only. No siema. Co tam u was słychać? To w ogóle wszystko podrapane. I gdzieś tutaj powinniśmy znaleźć chyba ten kluczyk, z tego co mi się wydaje. Jak wyjdziemy, to najprawdopodobniej cała sceneria się zmieni. Będziemy musieli uważać na tego tygrysa, bądź też lwa. O, jest i kluczyk. Dobra, podnoś to. Use the unlocked Jetstream Junction. Dobra, on tu idzie. Szkoda, że tutaj kucać się nie da, bo ja ewidentnie widzę, że moglibyśmy tutaj kucać i się przed nim ukrywać. No dobra, idziemy. On tu chyba idzie, nie? Czy on tu idzie? On gdzieś tutaj ewidentnie chodzi. Czy on mnie słyszy? Siema! Ty, no nie ma go nigdzie. Halo, panie lwie! Panie... Okej. Okay. On gdzieś tu chyba jest, tu. Dobra, uciekamy stąd. Panie lwie, zostaw mnie pan. On mnie goni czy nie? Ej, ja nie mogę stąd wyjść? Dobra, opaski użyjemy. Oh my god! Co się stało? Czemu ta opaska na niego źle zadziałała? Ej, ja nie mogę stąd wyjść? Dobra, mogę stąd wyjść. Ale dlaczego na... Ja wam mówiłem, że ten ptak mnie też goni. On jest wszędzie, nie? Ja już go widziałem na kamerach. Idziemy stąd. Ja stąd wychodzę. Chociaż wolę też patrzeć się do góry. Czy przypadkiem ten ptak gdzieś nie jest u góry, żeby na mnie nie spadł jak nab-nab. Okej, niebieskie... Niebieskie wejście, bądź też wyjście. Ja tutaj słyszałem jakieś kroki, tak jakby ktoś za mną za chwileczkę miał... Tak jakby ktoś za chwileczkę się miał za mną pojawić, ale no dobra, biegniemy teraz... do tej bramy, tam gdzie musimy użyć tego klucza. I wydaje mi się, że na... Jak ja się tego znowu przestraszyłem. Wydaje mi się, że na takim miejscu nie powinien się nigdzie nie pojawić właśnie ten lew, bądź też nie powinien pojawić się ten ptak. Dobra, dawaj. Otwieraj to i wchodzimy dalej. Ja tam co prawda zdobyłem jakieś nowe collectible i moglibyśmy się go zapytać, o co w tym chodzi. Jetstream Junction. Molly's Rooftop Races. Okej. Molly's Landing Pad. I to właśnie chyba ten ptak mnie zaczął śledzić, prawda? Rooftop Races, Landing Pad, Molly's Garage. Czyli mamy tutaj jakiś garaż. Dobra, co my... Oj, tu jest jakaś chyba minigierka. Co, mogę w to zagrać? Nie no, na serio możemy w coś takiego zagrać? Tu są w ogóle też takie minigierki, niczym we FNAF-ie. Oh no, Molly plane crashed somewhere in Rambley Woods. I better find her and make sure she's okay. Dobra, i dotarliśmy. Jak sami widzicie, leży tutaj ten ptak. Molly, what happened? Co się stało? Hey, Rambly, I was flying through the woods, but suddenly I couldn't see a thing. Nie umiałem zobaczyć niczego. A, bo tutaj się właśnie pojawił ten, który został zniszczony.
Salem on się nazywa. Looks like my smokescreen, coś tam. Salem! I shouldn't know you were behind this, you shady skunk. A to jest skunks. Dobra, jak sami widzicie, ta Molly została zamieniona w jakiegoś takiego ala zombiaka. Too slow. What did you do to her? Co ty jej zrobiłeś? Meet the new and improve Molly Macau. Czyli teraz będziemy chyba przed nią uciekali. Now we've known of that friendship garbage stopping her from tearing you to pieces. I wonder what she really thinks of you now. Have you finding out? Okej, musimy chyba przed nią uciekać, co? Okej. Okay. Ale czekaj, czy ja muszę z nią walczyć? Dobra, muszę jej na łeb skakać. Została drugi raz. I co, już umarła? Nie, jeszcze nie. Ona chyba teraz coś będzie zrzucała, dokładnie, widzicie? Jakiś niby deszcz leci. Nie wiem dokładnie, co teraz się stało, ale ewidentnie znowu się ta gierka zepsuła. I ewidentnie musieliśmy w tą gierkę sobie pograć. Otrzymaliśmy chyba jakieś, dokładnie, collectible dostaliśmy. O, mamy nową maskotkę, Woolly! Ty, to był Woolly! Dobra, czyli musimy iść teraz do Molly, tutaj, nie? Landing pad. To powinno nam się otworzyć, ewentualnie już nam ten shop pracz to otworzył. A nie, tu jest, dobra. Patrzcie. Wciskamy tutaj ten przycisk, używając naszej bransoletki. I idziemy, co tutaj jest? Molly's landing pad. Czy ja będę musiał skakać stamtąd z góry tutaj na dół? Bo to jest taki ala landing pad. No i tutaj mamy chyba jakąś minigierkę, w której to musimy poustawiać dobrze te kształty. Okej, mamy tutaj... fiolet musi być taki. Czyli już widzę, że musimy patrzeć gdzieś do góry i patrzeć, co tutaj ciekawego jest. Widzicie? Co się teraz stało? A co się teraz stało? No mamy same gwiazdki. Czekajcie, bo tu jest Let's Play. Więc ja sobie wejdę tu. Ja tutaj nie widzę żadnego potwora. Nie no, nas. Ja mogę iść... Mogę iść za tym ptaszkiem, który się chyba zamknął. Tu będą chyba jakieś drzwi, prawda? Dawaj. Albo ona tutaj spadła? Nie, ona... Ona tutaj skakała. Ona tutaj skakała. Dobra, mamy też czerwone... Czerwoną gwiazdkę. Czerwona gwiazdka. Ja tam chyba ustawiłem też czerwoną gwiazdkę. Nawet nie wiem, czy dobrze ustawiam już te wszystkie kształty. Co to było? Jakieś mega dziwne odgłosy. O, mamy trójkąt zielony, więc jakby co, to ja sobie zejdę i to ustawię, jakbyśmy zapomnieli. Zielony trójkąt. Czekaj, gdzie ja muszę wskoczyć? Teraz tu, dobra. Następnie tu i mamy gwiazdkę też niebieską, więc gwiazdka chyba została ustawiona. Niebieska gwiazdka, trójkąt zielony. I co, i schodzimy na dół? I powinniśmy być chyba na samym dole już, co? Dobra, i zjeżdżamy na dół, patrzcie. Czemu tyle krwi jest i w ogóle tego wszystkiego? Zjedźmy na dół. I mamy tak, niebieską gwiazdkę i zielony trójkąt był. Niebieska gwiazdka, zielony trójkąt, ale jeszcze nie zauważyłem, gdzie jest żółte. Więc możemy w sumie ustawić, tak jakie to chyba powinno być. Może to będzie kwadrat? Chociaż nie jestem 100%... O, jest, dobra, mamy... O, jest, zadziałało. Okej, okay, drzwi się otworzyły, więc weźmy sobie tędy i uważajmy na Molly, bo ona gdzieś tutaj jest, na 1000000%. Pokonaliśmy już tego lwa, nie wiem w sumie jakim cudem. A Molly zostanie chyba też pokonana właśnie tym zegarkiem, bo tak jakby ten zegarek jakiejś częstotliwości wysłał i tak jakby tutaj tego lwa to zabolało. Dawaj, wejdźmy może tu na górę, bo tu jest jakiś przycisk. Zadziałało. I co dalej? Tutaj się otworzyło. Lecimy dalej przed siebie. Mogę tu wejść? Nie, tutaj się wejść nie da. Ewidentnie ktoś stamtąd wyjdzie chyba i mnie będzie gonić. Dokładnie, tu już się drzwi otwierają. No siema! Okej. Okay. Uciekam, którędy? Nie wiem, ja pójdę może teraz tędy w lewo. Oh my god, którędy mam iść teraz? Ona, dobra, ona tam była, dobra, ona tam była. Czemu ten ptak tak śmiesznie biegnie, ty? Ale ona jest szybsza ode mnie, no przecież za chwileczkę mnie złapie. Ty, nie ma go. Oh my god, yes! Czemu ten ptak mnie zjadł? Może potem pójdziemy na pierożki. Do babci Granny? Czemu nie? Od D. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Shrek powiedział, być może jutro twój zrób pojawi się na odcinku. Ale to działa na podobnej zasadzie, co te wszystkie inne gierki na temat maskotek, prawda? No tutaj też, jak sami widzicie, Molly mnie goni. Ja się... Ona tam stała! Ona tam stała i czekała na mnie. No i teraz mamy tutaj ala ucieczkę, tak jakbyśmy uciekali przed Hagim Wagim w chapterze pierwszym. I to się też nazywa chapter pierwszy. Dobra, ona tutaj wskoczyła, no no co za obesrołek. No i oczywiście też mamy jakiś ala maskotkowy horror, którego się mamy... O jesz, ona mnie teraz złapie, nie? Nie no, nie ma jej. Gdzie ja muszę teraz lecieć? Tędy? O, zdobyłem!
Jeszcze coś zdobyłem, jakąś maskę zdobyłem. Dobra, idzie za mną. Ale to sobie idzie ty. Co ona się tak z tyle pierdła, ty? Halo! O jest! O jest! Dobra, dawaj tędy. Ona jedzie cały czas za mną, nie? No jestem, jestem! Dobra! Ej, wpuścisz mnie? Wpuść mnie! Halo, wpuść mnie! Łeb jej odleciał. No nie żyje. Ona umarła jak... Jak mami Longlegs, no podobnie, powiedzmy. Dobra, no i co? Ptak został zabity, my schodzimy gdzieś na dół i najprawdopodobniej za chwileczkę ten chapter się chyba skończy, chociaż nie jestem 100% tak pewien. Bo jak sami widzieliście, mieliśmy też tam do czynienia z... Nie mogę tego podnieść? Z tym lwem, który się mnie ewidentnie przestraszył. Rocky Langridge, Security Room. Gdzie my teraz jesteśmy? Mamy Security Room, gdzie widzimy ewidentnie praktycznie cały park. Ale nie ma tutaj nigdzie tego lwa. Wydaje mi się, że jeszcze będziemy musieli tego lwa pokonać. Molly. No Molly nie żyje już. No co ci mogę powiedzieć? Molly nie żyje. Zginęła śmiercią naturalną, gdzie odleciał jej łeb. Normalnie jej łeb odleciał. Mamy jakieś schody na górę i być może za chwileczkę się spotkamy z tym lwem, co? Oceanic Odyssey. A bo jeszcze może musimy pokonać tego... Właśnie, widzicie? No płynie tutaj. I on też cały z krwi był. No nie gadaj! Ale tu już jest koniec? Bo to było demo! A on mi teraz coś tutaj śpiewa. Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Indigo Park podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć! We'll be right back.